Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Ze wstępnych wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2011 roku wynika, że prawie połowa skontrolowanych firm naruszyła przepisy przy zatrudnianiu cudzoziemców. Kontrole objęły 1900 podmiotów, w których pracowało ponad 13 tysięcy obcokrajowców. Stwierdzono, że 6,2% z nich wykonywało pracę nielegalnie, w tym najwięcej obywateli z Ukrainy, Macedonii i Chin. Cieszy fakt, że w tej ustawie wprowadza się ułatwienia w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia przez nielegalnie zatrudnionych obywateli państw trzecich. Ustawa wprowadza nowe przestępstwa, rozszerzając katalog przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, na przykład powierzenie pracy osobie małoletniej, nielegalnie przebywającej w naszym kraju, jak też powierzenie pracy osobie pokrzywdzonej przestępstwem handlu ludźmi w warunkach szczególnego wyzysku. Projekt ustawy słusznie zakłada karanie pracodawców wykorzystujących i wyzyskujących cudzoziemców, których sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na brak prawa do przebywania na terytorium Polski. Akceptację znajduje również konieczność walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich, których bezprawnie zatrudnienie powiększa tylko szarą strefę. Kontrowersyjne jest jednak weryfikowanie legalności pobytu danego cudzoziemca, które powinno pozostawać w zakresie działania i obowiązków państwa, w którego granicach zjawisko imigracji występuje. Projekt ustawy obowiązek ten przerzuca w pełni na pracodawców, obciążając ich dodatkowo różnymi rodzajami odpowiedzialności w razie niezastosowania tych przepisów. Zastrzeżenie budzi także obowiązek uzupełniania dokumentacji już zatrudnionych cudzoziemców w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Czas ten może być niewystarczający do realizacji tego obowiązku, zwłaszcza że uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia przez cudzoziemca uzależnione jest od decyzji właściwych organów państwa. Według projektu ustawy niemożliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie zatrudnionemu cudzoziemcowi wraz z podatkiem oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W projekcie przewidziano również nowy, szeroki katalog kar, jak również kolejny nałożony na pracodawców obowiązek administracyjny w postaci nakazu przechowywania dokumentacji imigranta, co ostatecznie może odstraszyć przedsiębiorców od zatrudnienia cudzoziemców. Mimo iż skalę nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców trudno dokładnie oszacować, jest to problem, z którym polskie prawo musi się w końcu zmierzyć. W zależności od źródeł mówi się nawet o 400 tysiącach obcokrajowców pracujących w szarej strefie. Dlatego powtórzę tu się i dlatego pomimo wymienionych powyżej wad Klub Parlamentarny Ruchu Palikota projekt ustawy poprze. Dziękuję bardzo.